Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. Na początek synchronizacja, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Mały poradnik dla poziomu Road 280. Otóż taki, że normalnie to tak skręcacie, a gdy na chwilę puścicie przycisk skoku, w moim przypadku to jest X, możecie robić taki swego rodzaju drift. Wtedy sterowanie jest o niebo lepsze, uwierzcie mi. To po prostu... nie wiem. To się nie da ogarnąć tego. Jak dobrze się skręca, Boże. Komentarz coraz gorzej spada. Oż ty mówię. Nie spodziewałem się tego, przyznam, zaskoczyłem się. Dobra, no i tutaj też możemy używać boosta. I to są chyba jedyne poziomy, w których są inne zadania kompletne niż te. Bo są dwa poziomy z tego typu, jeden w historii Dark, jeden w historii Hero. To są chyba jedyne te dwa poziomy, które mają zupełnie inne zadania niż wszystkie inne poziomy typu, nie wiem, Action, Treasure Hunting i Shooting. No nie, Kraksa, serio, Kraksę miałem. Ja taki zarąbisty kierowca, Boże. Ale skaczo tutaj, wariaty jedne. No i mniej więcej ten poziom, no w sumie poziom, polega na tym, że musimy dotrzeć do mety i zajęcie się to, nie wiem, jako okrążenia. Bo ogólnie też jest minigierka, w której no musimy się ścigać z innymi postaciami właśnie w takich go-kartach, autkach. Nie wiem. W ogóle to, że te koła nie są animowane, to jest zarąbiste po prostu. Jest pewien glitch, który sprawia, że możemy jechać tyłem, ale nie pamiętam, jak go trzeba było zrobić. Przepraszam. Ale gdybym pamiętał, to bym wam pokazał. Na 100%. Ała. Ale ludzie się zastanawiają, dlaczego ja nie chcę mieć prawa jazdy. Ej, czy mi się zdaje, czy już jest trochę przekrzywiona? Ej, jest! LOL! Ale beka. A, poprawiło się. Kurde. Ale był fajny glitch przez chwilę. No cóż. Życie. A nie, ona chyba jak tak robi ten drift, to ona się tak przykrzywia troszkę. Jak zauważyłem. I w ogóle ten dźwięk driftu, on po pewnym czasie wnerwia, ale no cóż. Jak trzeba, to trzeba. No i praktycznie już dotarliśmy na metę. Zaraz chyba będziemy widzieć tornado. Tak, nie. Jest tornado! Foxboy. Z czymś innym mi się to skojarzyło, ale dobra. No i jedziemy za Tailsem. Ranga B, nice! Najwyższa ranga, jaką w tym poziomie dostałem. Póki co. Bo mało w nie gram, po prostu nie lubię tego, jak się możecie domyślić. Mój ulubiony poziom, o, kart racing jest dostępny. Teraz mój ulubiony poziom. Skyrail! I ta muzyka. Po prostu epickość tego poziomu, w sumie start, to jest już po prostu, ale na początku, tak wam zdradzę, że to nie miał być w ogóle poziom Shadowa, jak teraz to widzicie. To miał być poziom Sonika i w jakimś tam trailerze było widać Sonika właśnie w tym poziomie, w Skyrail. Jest on może i trudnym poziomem, znaczy tutaj trzeba już wiedzieć, jak się w tą grę gra.
Ten poziom nie jest idealny dla ludzi, którzy sobie, a powrócę sobie do Sonic Adventure 2, bo to była fajna gra. No, no jak powrócą do tej gry i natrafią akurat na ten poziom, to chyba tak nie będą już myśleć. Tak sądzę. Ale no cóż, kurde, nie udało mi się. No ale ten poziom to jest idealne na takie ćwiczenie, pamięciówka to jest idealna, może tak to nazwę. Takie typowe poziomy, które trzeba po prostu sobie wykuć na pamięć, jest ok. To ja nazywam pamięciówkami. Na przykład Green Hill Zone z... W sumie każdy poziom Sonica Generations to jest pamięciówka. Tam zapamiętacie poziom i już wiecie, już prawdopodobnie będziecie robić same S-ranki. Co? Nie trafiłem na tą platformę. Nie, ja to muszę zrobić dobrze. Kurde. Aha, i tak będzie prawdopodobnie w każdym action stage'ie, że... stage'u. Że po prostu będę lamił. No, no świetnie po prostu. No nie, serio znowu? Okej, tym razem trafiłem. Shadow. Man, please. No, właśnie gdzieś w tym momencie było widać Sonika. Ha, wypadłem. Wreszcie się udało. Szczerze, kiedy tylko wchodzę do tego poziomu, to ja zawsze próbuję przy tym Goldringu wypaść. Po raz pierwszy mi się udało. Nice. No i... Dokładnie. Maybe I didn't try hard enough. To lepiej. Doctor, they're heading directly toward us. What should we do? Okej, okay. To były jakieś groźby brzydkie. That was pretty rough. We did it. Let's go, Amy. Yeah. You little thieves. Did you really think we could go here on our own? Come and get some, Eggman. Just leave it to me. This time. Tak, czyli broń Eggmana obróciła się przeciwko niemu. Hehe. Bo Sonic krzyknął Teria! I coś tam zepsuł. W sumie ludzie bardzo lubią ten... to całe Teria! Też je lubię. Ja cały czas na YouTubie szukałem tego tekstu, bo gdzieś pamiętam, że widziałem właśnie tego cytat. Znaczy cytat. Po prostu, że ktoś scenkę po prostu wstawił na YouTuba. Ja cały czas tego szukałem, ale nie, no dobra, krzanić to, teraz mam swoją scenkę, haha. Jakby ktoś zrobił remake tego, o, to było fajne. Ła. Dobra, muszę zejść na chwilę na dół, by się ulepszyć. Okej, okay, GG. No nie! Dobra. W ogóle to musimy z te... Cały... No, przeszliśmy.
Tak, moglibyśmy cały czas nawalać Golema, ale po co, jak możemy go po prostu tak zniszczyć poprzez... No i Sonic jest na pokładzie. Ale no po co, jak możemy tak pójść sobie na łatwiej i rozwalić te generatory? Hi doctor, how's it going? What? What do you mean they escaped? That's okay. I will go after them myself. Can you tell me the password for the space colony control? Tricking that old doctor is just too easy. All right, it's time to get to work. The password is Maria. Maria, hmm? I've heard that name somewhere before. Oh well. This is it. Research Project Shadow. The ultimate life form. Let's see now. What in the world is this? This can't be right. Just what is Shadow anyway? Hmm. I guess I'll just have to take the last pieces of the Master Emerald. No i to jest poziom, którego nikt nie lubi. Mat Space. Wnerwiająca przestrzeń. Nie, tu nie ma upgrade'a. Tu nie ma upgrade'a przecież, Pixel. Ogarnij tupsko. Upgrade jest gdzieś tam, z tego co pamiętam. Dobra. Jak mogliście się domyślać, to ten poziom... W tym poziomie jest zmniejszona grawitacja. Coś tu. Więc tak, teraz możemy rozwalać te takie klatki, nie wiem jak to nazwać, metalowe. O, to jest dobre. Przez te buty... Co? Przeleciałem przez to. Dobra. Porozmawiałem z tym monitorkiem, żeby się dowiedzieć, gdzie jest ten szmaragd. Dancing wooden box on the grass. Chyba wiem, gdzie to jest. Tańcząca drewniana skrzynka na trawie. Tu jest jedna trawa, jaką widzę. Nie w tą stronę. Tu? Ej, ja mogę po tym łazić? Serio? Goddamn. Myślałem, że ona powiedziała szyjc. No, rusz. Kobieto. No nie! Bomba. Bomba. Teraz. Bomba! No nie. Serio. Nareszcie. Kolejny monitorek poproszę. Ale tak bardzo ładnie poproszę. Nie w tą stronę. Rusz! Ogarnij. Ja pierdzielę. Nie dość, że sterowanie w tym poziomie jest okropne, jak nie gorzej. Też po prostu... red light... balkony. Czy jakiś czerwony balkon. Something like that. O. The lowest place. No, kurde, kolejny te... kolejna... podpowiedź w stylu... jest obok mnie. It's not under the platform with a light on the inverted tower. Co? Nie ogarniam. Red light on the sun. Inverted tower.
co ja patrzę? Więcej podpowiedzi poproszę. Więcej podpowiedzi poproszę. Nie no, serio, nie mogę. A, dobra, czyli to nie jest tu też chyba. Raczej bym był zawiedziony. Jezus Maria, jak się wystraszył. No. Red Tower. What the fuck? Red Inverted Tower. What? Chyba, że to The Lowest Place tym razem nie jest kłamstwem. Wiecie co? Ten skill. Nie no, tu nic nie ma. Co? Mhm, dzięki. Tu nic nie ma. The Master Emerald is alive. Teraz to zrestartuję i tyle będzie. Się zdenerwuję i tyle będzie. Dolecę. Doleciałem! Aha! Dobra, tu polecę wyżej i po prostu okrążę tą całą stację. Jak wtedy nic nie znajdę, to po prostu nie wiem. O! Chyba będzie coś... Chyba będzie na górze, coś sądzę. O! Coś się tu kroi. No jest! You can do this to me! Okej. I teraz takie pytanie za 100 punktów. Gdzie jest następny? O, jest na szczęście monitorek. Może on mi coś powie fajnego. Dangerous Moon. Czy jeden Dangerous Moon, to ja tylko widzę ten. Ale tu nic mi nie pyka. Wide open area. Bardzo mi to dużo mówi. Nie. Don't dig under a moon symbol near a trap on the capsule meteorite. On trap on the capsule meteorite. Mój mózg teraz próbuje przetworzyć taką ilość informacji, ale... Na meteorycie jakoś pod ławką, chyba o to chodzi? Chyba nie o to chodzi. Może na dole? No, szeroko otwarta część. Czy jedyna to ta zielona część, jak na moje jest otwarta? Co to jest? Już. Albo róż. Jestem ciekaw, co by się stało, gdybym to tam dało. No nie w tą stronę, kobieto! Dobra. O. Dobra, już wiem, gdzie to jest. Ale to... Dwa kawałki na tej samej planecie? Jak na moje, to tak niezbyt. Jeszcze mi powiedzieć, że ja tego obok tego tyle razy przełaziłem. Nie widząc nawet, że tam jest szmaragd. Oczywiście. Ja tu nawet byłem. Ja pierdzielę. 6 minut. I jaka ręga? Jasno. Ja nie mogę. 6 minut. Przerąbane. Long time no see, treasure hunter. Did you find my emerald? That's a good one, your emerald. Talking to you is a waste of time. Hand over.
Walka z Knucklesem. Dobra, to ja szybko zbiorę pierścień. I praktycznie jego walka z nim polega na tym, że musimy po prostu cały czas uderzać. Uff. Jak to dobrze, że... ale nie no, nie, na niektórych speedrunach widziałem, że ludzie to po prostu w kosmicznych czasach robili. Tak, to są ogólnie power-upy z... O nie. To są ogólnie power-upy z multiplayera, ale oczywiście... Oczywiście na cholerę mamy mieć te power-upy. Bo przecież to by było zbyt fair wtedy, w tej grze. Nice! O tak! Udało mi się! Hehe! Dlaczego to nie jest widescreenie? Nie rozumiem tego. Zaiskrzyło. I tak oto zaiskrzył drugi fanfic wszystkich. Takich psychofanów. No ludzie, niestety, ale ten odcinek niestety będzie krótszy, bo tak, bo już nie mam ochoty na zwyczajnym świecie. Więc co? Dzięki wam za oglądanie, jeżeli nie wiem, chcielibyście ze mną sobie pogadać tak po nagraniach coś w tym stylu, to zapraszam was na forum Sonika, sonic.w8.pl, z tego co pamiętam, w każdym razie linki będziecie mieli w opisie. No po prostu możecie sobie tam pospędzać czas. No serio, community jest świetne. Więc co, no chyba to już koniec na ten odcinek, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!